Witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj mam prawdziwą niespodziankę pod kapeluszem, ale nie jest to królik ani zając. Dzisiaj zaprezentuję naprawdę coś wyjątkowego, coś co kojarzy się z dolarami, z Ameryką i z westernami. Do tej pory przeważnie moje filmiki były o wiatrówkach, jakiejś broni tam hukowej, ale oprócz tego w mojej kolekcji oczywiście oprócz wiatrówek mam też inne egzemplarze. No i dzisiejszy właśnie film będzie takim pilotażowym filmem, który po prostu będę już teraz prezentował troszkę inny rodzaj mojej kolekcji. No dobra, już nie będę zwlekał. Pokażę, co jest pod kapeluszem. Wow. Jest to prawdziwy rewolwer z Dzikiego Zachodu. Tak jak widać, znajduje się w takiej pięknej, skórzanej kaburze. Wykonany osobiście przeze mnie, na wzór właśnie kabur, które właśnie używali kowboje na Dzikim Zachodzie. Rewolwer wygląda tak. Jest to rewolwer firmy Remington Model M 1858 Army. Jest to w sumie najbardziej nowatorska konstrukcja najbardziej popularnych rewolwerów z tamtych czasów pod względem właśnie konstrukcyjnym. Nie licząc tam rewolwerów chyba firmy Colt, Peacemaker, który pojawił się nieco później. Jest to prawdziwa broń ostra, czarnoprochowa, ładowana od przodowo. Według polskiego prawa na ten rewolwer nie jest wymagane żadne pozwolenie na jego posiadanie. Można sobie po prostu każda osoba kupić pełnoletnia. Po prostu idąc do sklepu z bronią, okazujemy dowód osobisty i go sobie nabywamy właśnie taki egzemplarz. Jest to broń ostra, więc biorąc każdą broń do ręki należy sprawdzić, czy nie jest załadowana. Z tego względu, że jest to rewolwer czarnoprochowy, więc troszkę inaczej to wygląda to sprawdzenie, czy nie jest załadowany w porównaniu na przykład z rewolwerem współczesnym na tak zwany nabój scalony. W tej chwili kurek spoczywa na kominku, bębenek jest zablokowany, odciągam na pozycję ładowania. Pierwszą rzeczą sprawdzam, czy tu z tej strony na kominkach nie ma kapiszonów. Nie ma. Następnie sprawdzam komory w bębnie z tej strony, czy nie są załadowane. Nie są załadowane. Rewolwer nie jest załadowany, jest bezpieczny. Sam dźwięk poruszającego się bębenka, no muzyka dla uszu, no jest piękne to. Ten typ rewolwerów był produkowany w dwóch rodzajach właśnie kalibrów, dla marynarki w kalibrze 36 oraz dla armii Unii w kalibrze 44, czyli tak jak ten jest właśnie w kalibrze 44. Produkowany właśnie przez firmę Remington od 1858 roku jako prototyp. Seryjnie był produkowany od 1862 do 1875 roku. Wyprodukowano około 132 tysiące sztuk. Był to w sumie pierwszy rewolwer wyprodukowany z tak zwanym zamkniętym szkieletem. Czyli tu, tak jak widać. I ten właśnie, ta konstrukcja z zamkniętym szkieletem wokół bębenka. Jest produkowane współczesne rewolwery do dnia dzisiejszego takiej konstrukcji. Zaletą przede wszystkim tego rewolweru w porównaniu do rewolweru Samuel Colta była możliwość szybkiego właśnie wymiany bębenka i załadowania, zamontowania kolejnego bębenka już załadowanego.
co właśnie ten rewolwer konstrukcyjnie czyniło właśnie o wiele lepszym od właśnie rewolwerów Samuel Colta. Początkowo produkowano właśnie firma Remington produkowała te rewolwery właśnie w takiej wersji kapiszonowej jak ten, czarnoprochowej. Do dnia dzisiejszego te rewolwery firma też produkuje, Remington, też na nabój scalony. Jeżeli chodzi o filmy, w jakich można po prostu ten rewolwer było zobaczyć, oczywiście westerny, wszystkie filmy, na przykład film Północ-Południe, ale w większości tych filmów w westernach spotykamy właśnie rewolwery Samuel Colta, głównie Colt Nevy. Ten rewolwer można zobaczyć w filmie z lat 80. pod tytułem Niesamowity Jeździec, w którym główną rolę właśnie gra Clint Eastwood. I tam są sceny po prostu w tym filmie, gdzie widać w jakiś szybki sposób podmienia właśnie bębenki na kolejne załadowane. Rewolwer zdobył swoją popularność dzięki doskonałej jakości wykonania, niezawodności, no i przede wszystkim to, że był tańszy od rewolwerów Samuel Colta, co miało dużą znaczenie właśnie w czasie wojny. Podczas wojny właśnie secesyjnej sprzedawane dla US Army w cenie $13 za sztukę. Ten rewolwer oczywiście posiada 8-calową lufę, taką unikatową, kanciatą, o tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o wymiary, długość całkowita to jest 349 mm, długość lufy to jest 203 mm, waga to jest 1,2 kg. Jeżeli chodzi o prędkość początkową kuli, takiej właśnie kuli ołowianej, która się właśnie stosuje do tego rewolweru, to jest prędkość początkowa właśnie tego pocisku, tej kuli, to jest 170 metrów na sekundę do 285 metrów na sekundę. Czemu taka rozbieżność, jeżeli chodzi o właśnie prędkość początkową? Przede wszystkim od rodzaju, jakości prochu, który wsypiemy do tego rewolweru i też tego, czy właśnie zastosujemy kulę czy pocisk. Były też stosowane pociski. To jest po prostu kula, ale też były stosowane do tego rewolweru pociski. Zasięg maksymalny to jest 70 metrów. Taki podawany, skuteczny to jest 25 metrów. Jeżeli chodzi o zakup do tego rewolweru właśnie kuli czy kapiszonów, nie ma problemu. Kupimy to w każdym po prostu tam nawet z jakiegoś portalu aukcyjnego. Jeżeli chodzi o zakup czarnego prochu do tego rewolweru, to musimy ten rewolwer zarejestrować na tak zwaną europejską kartę broni i wtedy z tą europejską kartą broni możemy sobie zakupić do niego czarny proch. Nie będę tutaj dokładnie opowiadał, o co tu chodzi, bo w jednym z poprzednich, co rok temu umieściłem filmów pod tytułem Czarny proch, gdzie kupić i po co europejska karta broni. Tam jest dokładnie ten temat opisany przeze mnie, więc ewentualnie zapraszam do obejrzenia do tego filmu. Ale powiem tak, większość fascynatów westernów ten rewolwer kupuje jako eksponat, bo on jest na tyle fajny, że nawet nie trzeba z niego strzelać na strzelnicy. Wystarczy po prostu go posiadać i cieszyć się jego wyglądem. No jest piękny. Jest naprawdę piękny. Można wyeksponować go sobie gdzieś w jakiejś gablotce. No jest naprawdę świetny. Dobra, to tyle, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi na temat tego rewolweru. No dobra, to tyle. Jeżeli się komuś rewolwer podobał, łapka w górę. Zachęci mnie to do nakręcenia kolejnych filmików o tym rewolwerze, troszkę pod innym kątem. Pozdrawiam wszystkich, cześć.